No i tak, hejka siemka, witam wszystkich. Czwartek, 21 lipca, 6.30 i oczywiście po nocnej zmianie postanowiłem wybrać się na gadżety wędkarskie. Jest mi magnetyczka, jest wiaderko, flamingowe buty, flamingowa torba, w której przyniosę wodery, które mam na sobie. I jest jezioro Paprocańskie, jedno jedyne miejsce, w które właśnie przychodzę na gadżety wędkarskie. No nie mam rękawiczek, ale myślę, że nie będą potrzebne. Wejdziemy sobie do wody. Plan jest taki, że tylko to miejsce sprawdzę. Byłem tutaj gdzieś na przełomie grudnia, stycznia. Także jeżeli coś tutaj wpadnie, tak jak ostatnio byłem z Nadią, kto oglądał moje odcinki, to będą świeżynki, świeże tematy. Dobra, nie ma na co czekać. Szukamy, szperamy, zobaczymy, może coś wpadnie. Woda stoi. Aha, no i przy okazji pozdrawiam Daria. Dario, jak gadżety wędkarskie, to nie ma właśnie tutaj wspomnieć o takim moim guru, jeżeli chodzi tutaj o tematykę magnesu i o dziedzinę połowu gadżetów wędkarskich. Także patrzcie, takie piękne okoliczności przyrody. Dzień się zaczyna, a flaminga ciągnie do wody jakiś haczyk. Tutaj mamy pierwszy gadżet wędkarski. O, sorry, to nie jest gadżet wędkarski, to od pijącej młodzieży. Dobra, nic, idę na brzeg po wiadereczko, żeby mieć jakąś bazę. Też jest nasza pływająca baza i jest pierwszy gadżet wędkarski, patrzcie. Taka obrotóweczka. Super. No, w wodzie całkiem sympatycznie. Woda ciepła. Można byłoby się pokusić nie wchodzić w woderach, tylko po prostu w kąpielówkach wejść. No i tak, nasza baza sobie dryfuje. Przy okazji pozdrawiamy Kobylina, twórcę baz. Szukamy dalej gadżetów wędkarskich. Naprawdę jest fajnie o tej porze dnia. Jeszcze nie ma tutaj żadnego wędkarza. Kilku minąłem na tych stanowiskach innych. Co tu się przykleiło? Żyłka. Oj, i co mamy? Widzicie to? Taki temat. Kolejny gadżet wędkarski. Super. Kilku wędkarzy minąłem na innych stanowiskach wędkarskich. Zobaczymy, czy ktoś tu przyjdzie, czy mnie odwiedzi. No nie zamierzam tu za długo być. Maksymalnie pół godzinka, może pół godzinki, no zobaczymy. Tylko to miejsce. A jak chcecie więcej ciekawych gadżetów wędkarskich, to wpadajcie na odcinki do Daria. Zresztą u Daria ostatnio fajne odcinki. Taki miszmasz, troszeczkę magnesu, troszeczkę wykrywki. Inne tam przygody. Pchli Targ też, czy tam Targ Staroci, zwał jak zwał. Fajnie się ogląda, Dariusz, te odcinki, także pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. Wpadajcie oczywiście do Daria. Coś tu mamy, czy nie, bo coś mi tu podłapuje. Kolejny gadżet wędkarski. Taki, sygnalizator brań. Cały, niecały. Salutki. Super. Do bazy. Jak to wygląda? Fajnie. Fajnie. Ale frajda, wam powiem. Po pracy, po nocnej zmianie, a już o tym myślałem. Kiedy wejdę do wody? Magnes ściąga w każdej formie. Ptaszki śpiewają. A jak i gadżety wędkarskie, to nie może zabraknąć koszyczków zanętowych. No, fajnie. Cieszę się bardzo. I tak mówiłem, plan jest taki, że tylko to miejsce. Mógłbym powiedzieć, że już mam tutaj swoje miejsca. Zawsze sobie tu pochodzę, przyjdę tu zaś za jakieś po sezonie, na przykład we wrześniu. No, poziom wody jest chyba najniższy. Z tego, co pamiętam. Także jestem w stanie też dalej wejść. To się przyczepiło. Żyłka. A do żyłki haczyk. Dobra, to trafia tutaj, potem sobie to niepotrzebne wyrzucimy. A to, co ma żyłka zaśmiecać. I kolejny temat. Resztki gumowej ryby. Deszcz, jakieś resztki haczyków, także macie tu jakieś resztki kotwicy. Także magnes łapie. Idę pod słońce, ale jest. Blacha z obrotóweczki. No tak
czekam na te najświeższe jakieś sygnały. Na razie taka jakaś konkretna blacha by się przydała. Nieraz potrafimy tutaj wyłowić taką nówkę, funkiel, sztukę. Ale szukamy, próbujemy. A miałem mówić, że jest czysto, ale resztki kapsta. No takie rzeczy też są. I tutaj resztki koszyczka zanętowego. Złomik będzie. I tutaj resztki kotwicy. Drobnica, no ale też jest satysfakcja ze sprzątania. Ale fajnie to wygląda. Super, popatrzcie sobie. I to kolejne resztki kapselka. No sobie chodzę, już to całe to miejsce przeczesałem, już tego znam. I no chyba wszystko wyzbierałem. Chyba. Także zobaczymy jeszcze kilka tutaj rzutów, że tak powiem. Kilka machnięć magnetyczką. I będziemy kończyć. Ja już tak jestem zadowolony, bo jest tego sporo. Sporo śmieci ubyło z nadbrzegu jeziora. Pomyśleć, ile tego w ogóle wszędzie jest tutaj. Całe to jezioro przeczesał. No ale nic. Taki był właśnie cel, że tylko w to jedno miejsce. Też będę wiedział, że tu już mam na jakiś czas spokój. A tutaj coś się złapało. Żyłka jakaś. Bierzemy to. Sprzątamy. Powolutku wracam do brzegu. Zobaczymy, ile tu czasu spędziłem. No za dużo, nie? Ale było warto. Taki właśnie był cel, że tylko w to miejsce, na chwileczkę po pracy, odpocząć po nocce. Wrócić teraz do domu. Wymontować wam filmik, wrzucić. Dobra, nie gadam za dużo. Tylko wychodzę na brzeg, ściągam wodery, bo się robi coraz cieplej. I zrobimy podsumowanie gdzieś tutaj na ławce. No i tak, którą tu mam godzinę? 7:04, no, pół godziny, moi kochani, pół godziny na gadżetach wędkarskich. Rekordowo krótki odcinek chyba będzie, no ale nic. Jedno stanowisko wędkarskie i ja jestem bardzo zadowolony. Oprócz tych śmieci, których nie pokażę, jest jeden gadżet wędkarski. O, zapomniałem. To jest po pijącej młodzieży, jest złomik. No najlepszą rzeczą to jest ten sygnalizatorowanie, w całkiem dobrej kondycji. Mamy też gumową rybę. Dwie takie obrotóweczki, z trzeciej obrotóweczki sama ta blaszka, bardzo dobrej kondycji koszyczek zanętowy, no to jeszcze gdzieś resztki koszyczka, no ale to już będzie złom. Także takie właśnie okoliczności jeziora Poprotańskiego tutaj łowiłem, ale nie pod słońce. No i co, moi kochani, standardowo, jak się podobało, oczywiście zapraszam do łapkowania w górę. Jak nie, no to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy. No i zapraszam właśnie do subskrypcji kanału Dario. Tutaj klikajcie tego Daria, wpadajcie tam. Naprawdę fajne odcinki z gadżetami wędkarskimi. Zapraszam też do subskrypcji kanału Flamigracyjny, klikając tego Flaminga. I na poprzednie mieliście fajne, ciekawe odcinki. Tutaj i tutaj. I hejka siemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś.